Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. W Minecrafcie dawno nie było, słuchajcie, Minecrafta na moim kanale i kontynuujemy naszą przygodę. No jak widzicie, domek już tam skończyliśmy. Mamy troszkę odremontowany, troszkę to jest fajniej zrobione, słuchajcie. Patrzcie, ile pięterek. Mamy dom połączony, słuchajcie, połączony z naszym domkiem na drzewie. Mamy fajnie zrobione, popatrzcie, jak elegancko zrobiliśmy sobie te połączenie, ten most. No i będzie trzeba dokończyć jeszcze dom, brakuje mi troszkę brzóz, będzie trzeba je pościnać, moi drodzy. No i pomyślimy co dalej, potrzebuję jeszcze jakiś do kopalni jakiś się udać. No wszystko w swoim czasie, ale moi drodzy, chciałbym wam przedstawić Bartosza, fanarta Bartosza, tak wygląda. Bardzo mi miło, Bartoszu, i pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Rysunek od Bartosza, jeżeli chcecie też wysyłać swoje rysunki, to zaproście mnie do znajomych Patryk Brodkicki na Facebooku, moi kochani. No i tam na prywatną wiadomość na Facebooku wysyłajcie mi swoje prace, albo dołączcie do grupy Suary Brota, tylko nie wysyłajcie tam też. O, popatrzcie, jedzonko będziemy mieli, bardzo ładnie, cieszę się bardzo z tego. Lecimy, słuchajcie, na podróż, lecimy tutaj, chcemy coś zdobyć. Kozy potrzebujemy przede wszystkim, bo mamy jej bardzo mało. Zobaczmy tutaj, chyba w piecykach nic nie ma z tego co widzę. Takie życie. Idziemy po tą brzozę, przydała nam naprawdę. Tu mamy bałwanki, które stworzyliśmy. I chciałbym tutaj zrobić jeszcze jedno zadaszenie, żeby to miało ręce i nogi, fajnie wyglądało. O, widzę już tam brzuska jakaś jest, to pójdziemy sobie brzozy pociąć. Tutaj lawa, troszkę jej wziąłem. Pan świnka. Dobra, lecimy, albo pani świnka, Bóg wie. Dobra, jest brzuska, idealnie, weźmiemy sobie jedną. No i słuchajcie, tak nam mija czas tutaj, w tej krainie. Fajnie jest tak budować. I oczywiście bardzo cieszę. Ojej, tutaj jest jakaś mała brzuska. Wytniemy cały ten las. Wytniemy las. Ej, kochani. Dobra, no mogę tutaj posadzić, no to, proszę bardzo, miejsce tego. Jakieś tutaj drzewa jeszcze by przydało się zasadzić. Mam tyle tych sadzonek, więc mogę to zrobić. O, patrzcie, co tu jest. Na przykład postawię drzewo tu. I proszę bardzo, mamy jeszcze brzozy. Birch, proszę bardzo, no i tyle. Chyba nie ma już żadnych sadzonek, jeśli po mnie chodzi. Patrzcie, jaka tutaj fontanna. Nie to wygląda. Bardzo ładnie. Mogę to odremontować w sumie, jakby nie było. No ale na razie koncentrujmy się na brzuskach, bo ja próbuję tego drewienka. No ale będzie desek chyba dość już z tego. Wyremontujemy, dokończymy ten domek. Bo tutaj chyba nic takiego nie ma. Ewentualnie zrobię tak, żeby te drzewa tutaj rosły. Co to jest? To za jakieś... Co to dostałem? Cantalapoe, co to jest? Mystical Flower, tego nie chcę. Dark Oaky znowu. To jest Winter Squash. Ciekawe, dynie, pumpkin, dynie to jest. Zasadzimy te drzewa. Fajnie, moi drodzy. Tutaj kuski. To jest kurczaczek. To wygląda. Tutaj są jakieś kopalenki. Przejdźmy się jeszcze troszkę po tym świecie. To co to jest? To jest tu, panie. O, co to jest? Przekopmy to. To jakieś dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Zbierajmy to. Może się nam to na coś przydać, prawda? Więc sobie zbierzmy to. Moi drodzy, co wy tu piszecie? Karol, Brod, nie chcę hejtować swojego domku i mostu, ale on wygląda po prostu jak kupa. Oj tam, no słuchajcie, spokojnie. Ja to wszystko będę robił, to na razie taki szkielet jest. Chcę sobie ziemniaczki, bo tutaj widzę, potrzebuję ich. Ten, a ten co znowu tutaj ode mnie chce? Dziwny jest, słuchajcie, ten krecik. Molestował trochę. Co w ogóle jest to? Iron bars. Dobra, no to się nam przyda. Iron bars jak najbardziej. Dzięki wielkie. Za to. Okej, przyda nam się na pewno. Tutaj są słonie. Patrzcie, ile to jest zwierząt. Masakra, bardzo dużo. Tutaj też jest jakieś zabudowanie. Nie tak daleko, to ja się nie wypuszczałem z tej krainy. Myślę, że też przydałoby nam się od... jakieś niepotrzebne rzeczy. Przydałoby nam się odremontować też naszą kopalnię. O, to sobie wezmę. Cóż to za kamień jest?
A, coś takiego. No to oczywiście sobie to wezmę. Na pewno nam się przyda. W razie czego. Fajnie, fajnie. Zbierajmy to. Nam przyda pewnie. Spawn Slab. O właśnie. Aby stone'owe. Przyda się na bank. A co? Wszystko tutaj będzie utylizowane. Słuchajcie. Recycling tak zwany. Zbierajmy to. To się nam przyda. Na bank. Reszta nam nie będzie potrzebna raczej, mi się wydaje. Maciej Brod, jak nie chcesz spaść, to przytrzymaj shift. To znaczy u mnie to jest na innym przycisku, ale rozumiem, o co chodzi. Także będę pamiętał o tym. Julia Brod, Stu i SKKF mają ponad 1 000 000 subskrypcji. No wiem właśnie, to im bardzo im gratuluję za to. Bardzo dużo, 1 000 000 subskrypcji. Wioska. W wiosce raczej nic nie chcemy robić. Moi drodzy. I wrócę się do swojego domostwa w sumie, bo tutaj raczej nic już nie ma ciekawego. Tu jest mapa. Wiecie? Ja bym mógł zobaczyć mapę. Okej. Tę stronę musi. Niebieski znacznik to chyba był domek, nie? Tak, właśnie. Lecimy. Lecimy do niego, dokończmy to, co mamy. Ja bym jeszcze poszedł do kopalni tam odremontować to wszystko. Trochę słabo nam to wygląda. I tą farmę mógłbym poszerzyć ewentualnie. Patrzcie, jak fajnie ten dom nam wygląda z daleka. Mega! Tutaj niestety nie udało mi się poekspić, bo źle to... Nie, w sumie tutaj chyba zniszczyłem to bardzo dobrze. Maciej, kto chce intro, niech napisze. Ojejku, Julia Brod, Minecraft 2 jest na telefon. Nie wiem, czy na komputer też, ale chyba też. Gra Crafting Guide jest bardzo, bardzo i to bardzo podobna do Minecraft. Zagrasz darmowa gierka? Pomyślimy nad tym. Myślę sobie, zobaczymy. To owca się tak bardzo zbliżyła tu do mnie. Nieźle. To gro. Słuchajcie. Gro i bucy. Jak to się mówi po góralsku. Szwedzka panda. Równe 18 tysięcy subów. Dzięki, szwedzka pando. No za niedługo będzie 20 tysięcy. To już lecimy do przodu. Eryk, jakie masz mody? Boże, dużo by wymieniać. Słuchajcie, powiem wiadomość. Jejku. Wejdźcie, odpiszę sobie. A? Moi drodzy, Gabriel, dzięki za apeczkę. Oczywiście, Eryk, uwaga, creepery potrafią wchodzić na po drabinach? Naprawdę? Co te creepery jakieś takie dziwne? Po drabinach nam wchodzą. To słabo, co my tu mamy? Ciekawe, z czego to ja zbudowałem. Tu mamy dirty. Cała nasza, słuchajcie, plejada. Slab, to ja tu mogę to dokończyć ewentualnie, prawda? Poszerzyć. O, wpadłem do wody. Do wody. Ops, nie tak, panie. Panie ty mój. Wyjdź na zewnątrz. O, ej, tu jest głęboko. Głęboko. Halo, tam wyskoczyć mogę. Daj mi tu kidow. Tutaj poszerzyć chyba grządki nasze. Jak mi się przynajmniej... Serio, aż tyle to wziąłem. Na Z to mnie, nie, na Z przypuszczam w sumie. Już nie pamiętam, na jakim przycisku, słuchajcie, miałem ten, że mogłem... O, tu, nie, bo tam. Mogłem, słuchajcie, się trzymać tego. Ale to nieważne. Chodźmy do tej wody. Bardzo ładnie, dobra. Tak. Teraz tak, słuchajcie. Tak. No i tak pójdziemy. Nasze grządki się... Poszerzymy to, bo jednak znalazłem nowe... Słuchajcie, nowe rzeczy do posadzenia, więc tyle... To będzie taki plus tego wszystkiego. Oko. Właśnie. A? Czy ja mam dirt? Mam dirta. To by się coś, jakiś dirt wydobyć tutaj, moi drodzy. Mamy tutaj tak, te szkielety będę trzeba odstawić, bo to niepotrzebne tak naprawdę. Piasku. Piasku, ty mi tak nie rób. To jeszcze deal. Patrzcie, bambusy tu są, bardzo ładnie. Na pewno przyda. A? A tyle dealta starczy, myślę. No i dokończymy tą naszą działkę. Fajne są te... Wiecie, muszę to jeszcze jakoś
zabudować i fajnie to będzie wyglądało. Mr. Diamond, aby nie spadać, trzymaj shift. No ja wiem, Maciej, więcej Minecrafta, odcinek mega fajny i pójdź do Netheru. No spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Dajcie mi czas, pójdę do Netheru. Obawimy się i w ogóle będzie mega wyśmienicie. A teraz tak, tu muszę to wpadką. Tak, a żeby woda była. Teraz mogę stawiać sobie tutaj. Zrobić kolejne poletko. Jak będzie trzeba iść do kopalni, troszkę jeszcze domek sobie wyremontujemy. Bo mi nie starczy tego dirta. Daję. Właśnie, trzy te klocki potrzebujemy. Gdy podejdziemy. Kot, lepszy Xbox. Tak myślisz, że Xbox jest lepszy od PS-a? Zobaczymy. Patryk, łapkę. Dzięki za apeczkę. No nie wiem. Słuchajcie, czy będę nagrywał Don't Starve'a. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Może tak, może nie, kto to wie. Nightmare, Battle Guild 2 to mod, gdzie można używać dwóch rąk pod przyciskiem R. W ekwipunku możesz też dodać na przykład dwa miecze. No proszę. No tak, tylko że... No, ja na razie tak nie będę, słuchajcie, z tych... To zapewne. Potrzebujemy skrafcić tutaj, słuchajcie, potykę. Tam słoneczko zachodzi, lepiej iść się przespać. Nieciekawie, więc pobiegnijmy tam. A od biegania zużywamy szybciej jedzonko, jak widzicie. Amin, Brod, nagraj LEGO Dimensions. No jak wyjdzie, to na pewno nagram, bo jeszcze nie weszło, słuchajcie, we wrześniu bodajże. Się wydaje przynajmniej. Dopiero we wrześniu. Adam, fajny filmik. Adam, pozdrawiam cię. Dawid, dynie są... są rzadsze niż diamenty, naprawdę? Naprawdę dynie są aż tak rzadkie? Ciekawe, skoro jestem w mieszkaniu, to odstawię te rzeczy. Dość. Tutaj właśnie 7 czaszek z szkieletu. Są tu jakieś kwiatki, więc sobie też odstawię. Bo co mi to, nie? Mystic Power, czy coś jeszcze tu jest takiego? Cantaloupe. Ciekawe, co to jest tu cantaloupe. Pałkin. To jest ja dynię mam. Zastanawiam. Dobra, mamy trochę tego Iron Barsy. Zastanawiam, gdzie te Iron Barsy będą? Drewna są drogi, są kondiarki. Mamy buki, Iron Horse Armor i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy orange pełne. Iron Barsy są tutaj, to są tam tu. Też z tej strony. Ja bym poddał tutaj to. Nie było, tu są takie mechaniczne rzeczy. Mamy tutaj bricksy. Okej, no to dynie w takim razie, słuchajcie, będzie trzeba dać tutaj. Będzie sobie papki. No i dobra. Zobaczymy co i jak. Mamy tu jeszcze cobblestone, piasek. Robimy sobie tak, że ja dam piasek tutaj. Nie wypala. Robimy sobie tak. Damy węgla więcej, a tutaj damy cobblestone. Wypala. Zobaczymy, to jak. Skoro mamy, jesteśmy już tu blisko, to zróbmy sobie potykę. Dobra. Żelaza, mamy pełno żelaza, więc musimy sobie tutaj oszczędzać. Nie? Lecimy dalej. Musimy dokończyć tamte rzeczy i zasadzimy to, co mi się udało zdobyć. Nie wiem, czy to jest nawet. Mopsik, nagraj Master Builders na serwerze Mindlex. No zobaczymy, Maciek milion, a nie 100 tysięcy. No tak, Maćku, masz rację, dzięki za poprawkę. To poprawiłeś. Wiktor, leci łapka, dzięki. Dexter, hej bro, łapkę, dzięki za łapkę. Sam lubię pograć Minecrafta od czasu do czasu. No, ja też, słuchajcie, uczę wielu rzeczy. Wy mi podpowiadacie, co i jak. Ale zasadzimy tu zaraz sobie. Słuchajcie, widzimy sobie za niedługo. Właśnie, tu mam coś takiego. Co to jest w ogóle? Ciekawe. Zastanawiam. O, tu mogę zniszczyć. Ciekawe, słuchajcie. Co to jest? To ja bym musiał kolejne poletko robić do tego specjalnie. Postawimy to tu na razie. Zastanawiam. Glasy mam. Dobra, lecimy do domku teraz. Mamy troszkę ziemniaków. Się cieszę, będzie... upiec, jak widzicie. Brakuje nam Briggsa. Nie mam niestety.
Dobra, lecimy i dokończymy ten nasz widzik. Tutaj brakuje nam dachu trochę, balkonu. Trzeba to zrobić i lecimy dalej, by wyjść na górę. Kiedy będzie TNT Run? No nie wiem, Maćku, musiałbym wrócić do tego. Pamiętacie, jak dobrze mi szło w tym TNT Runie? Ale muszę wrócić do tej serii. Będzie trzeba tutaj zrobić fajnie ten nasze daszki. Dobra, mamy to, sobie przeróbmy. A i zrobimy, dokończymy tutaj ten balkonik. Ładniej by to wyglądało, jakby był cały, prawda? Nie? Tutaj potrzeba jeden rządek, nie? Tak mi się wydaje. Właśnie, tutaj tak samo. Tak, jak najbardziej. Pyk, tu i tu. No i pięknie. Słuchajcie, tu już mamy w miarę zrobione. Hop. Dobra, pyk. Dobra. Tutaj, słuchajcie, będziemy kończyć te płotki. Tylko, że jeszcze Dark Hulk. A? Ten staczek pierwszy. 9 wykonamy. No jak to wygląda? Nie w ten sposób. Wiecie, mega. Co wy na to? Tak to zrobimy. Tutaj będą płotki jeszcze. No i myślę, że tak to zostawimy. Okay? Fajnie to będzie wyglądało. Ciemne. Kontrastowało. Bardzo i się wyróżniało. O, fajnie, moi drodzy. No i jeszcze te płotki trzeba zrobić. Maciek, pozdrawiam. Kuba, brod, po środku tego mostu użyj desek, zaoszczędzisz drewno. Wiesz co, wolałem taki drewniany zrobić, słuchajcie, ten domek. Dobra, teraz tak. Czego ja tu mam w nadmiarze? To jest dirt. Sobie oddajmy to. Tu są reszta surowców. Dobra. Tak. Mamy stony przepalone, bardzo ładnie, bardzo dużo ich w sumie. Mnie to podoba. Nie wiem, co z grzybami mam zrobić. Dobra, dam je tutaj w takim razie. A, jeszcze mamy dość dużo drewna. To jest taki jednak, może zostawimy tutaj. Drewienka. Dobra, mamy przedmioty. Stone axe. Ja będę musiał te aksy też wykorzystać, stone'owe, żeby... Słuchajcie. Agnieszka, Brod, nagraj The Sims 4. Dzięki za apeczkę, Agnieszko. Ja już mam dużo odcinków z The Sims 4. Wiktor, pograj FNAF-a. Słuchajcie, zrobię maraton FNAF-a za niedługo, jak wyjdzie. Spokojna głowa. Sobie tutaj. Jak widzicie, ja to będę musiał wszystko tak fajnie odpicować. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie, jak tak będę robił. Bardzo. Wszystko będzie trzeba zabudować. Będziemy do tego używali kamienia. To nie było. Tego użyjemy tego, tych bricksów. Mamy ich pod dostatkiem, jeszcze będziemy przepalać tak naprawdę. Tak, żeby to było fajnie wyremontowane, tak fajnie to wyglądało. Bardzo ładnie to wyglądać. Chyba wiecie, taka typowa kopalenka, taka nasza. Właśnie. To fajnie to było. Że to akurat jest brota, że to fajnie będzie wykopać jeszcze. Pewno. W ten sposób. Robimy sobie takie ściany z tego. Nie? Żeby to wyglądało na takie, taką prawdziwą, z prawdziwego zdarzenia kopalnię. Nie jakieś tutaj lepianki z ziemi. Bardzo takie wejście. Będzie, patrzcie, z cegiełek, mega, mega. Dobrze, Brod, dawaj hejterom łapki. Dzięki, Mikołaj, pozdrawiam cię. Rzut, Brod, kiedy baloniki? No, paloniki, pozdrawiam cię. Baloniki, paloniki, słuchajcie. Za niedługo, no ja staram się co tydzień wrzucać. Były ostatnio, więc nie wiem. Poczekajcie cierpliwie. Będą te baloniki. Chciał przekopać. Kobel nam się przyda, jakby nie było. Fajnie to będzie wyglądało, naprawdę. Takie nasze wejście do kopalni, do domku. Mega, mega sprawa, mega świetna sprawa. Dobra, to jest tak. Zawyżyć, żeby zawyżyć. To wyżej było trochę. Zobaczymy.
to poszerzymy w sumie. Chociaż może zostawmy to jak jest. To tutaj to w ten sposób zrobić. Tutaj dodać te klocki. Nie? No i tutaj zrobimy też taką ściankę. O! Będziemy schodzić. Tak to fajnie będzie wyglądało. Tutaj musimy to. Do dirta jeszcze. O, no coraz lepiej to wygląda. Fajnie. Tutaj może zrobimy sobie, że tak przekopiemy. Pięknie. Chodzić tak. O! A tutaj wykopnie. Dirta będziemy mieli dużo na farmę. Dobra. A postawimy dalszą część naszej ściany. Nie tak. I tak to będzie wyglądać, słuchajcie. Kamil, zagraj z jakimś widzem, zrób odcinek konkurs, dasz im pytanie. No, zobaczymy, Kamil. Ibrahimowicz, brod, Minecraft na telefon, nie masz punktu głodu, a życie odnawiasz jedzeniem. Aha. Rozumiem. No tak, no tak zazwyczaj tam jest. Rację. To. To mój. No tak, odtąd będzie już ściana w sumie. No tak w sumie. O. Właśnie, będzie ta dziura. O. Proszę bardzo. Mega. Chodzić. Pięknie. Tutaj będzie trzeba jeszcze to wyryć. Także spokojnie. Robert, nie wiedziałem, że wciąż nagrywasz Minecrafta i może nie robiłbyś tyle serii. Oj tam. Spokojnie. Od czasu do czasu fajnie wrócić do jakichś gier. Minecrafta mi się przyjemnie buduje, gra, wiecie, więc to jest bardzo fajne. Mam nadzieję, że też będziecie oglądać u mnie tego Minecrafta. Zaraz. Paweł, jest przed 301. Gratuluję ci, Pawle. Ewa, lubię cię, brot, a nagrasz Minion Rush? Mamy już jest odcinek, Ewa, ja też pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Mopsik, brot, tu masz link do pobrania Minecrafta na telefon. Dzięki, Mopsik. Ja raczej nie będę pobierał tego. A, pyk. Pyk, pyk. No i tu mamy ściankę idealnie. No. Są te pochodnie moje. Tam się przydadzą i dam je tak. Jedna. Ops, nie tak. Tu możemy, żeby nam podświetlało to. Tak te pochodnie. Bo jasno. No jak widzicie, tutaj też taki domek zrobiłem. Spokojnie, wszystko będzie tutaj tak wyremontowane z cegieł, żeby o ręce i nogi. Tak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Nasza taka kopalenka. Widać, że to nasze, prawda? Widać, że nasze. A jeżeli chodzi o te doble, ja się nie boję, że tam nie starczy czy coś. Spokojnie, będzie tego dużo. Mamy dużo surowców do przepalania, więc tam ja się nie boję, że coś tam będzie starczy mi surowców. Kompletnie się tam nie boję, jeżeli... Kopał, super. To wygląda ten build. Zaczął robić takie właśnie zadaszenie. I to damy o. Fajnie to będzie wyglądać, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Musimy zużyć ten kill-off. Okej. Strasznie słaby jest. Kamienne kill-off. Bardzo fajne. A? O, patrzcie, jak fajnie ta kopalenka będzie. Lubię coś takiego. Naprawdę tak pograć. Luther, kolejny fajny odcinek, więc łapka. Dzięki za apeczkę, mój drogi. Marcel, pozdrawiam cię. Dałem, że domek wyjdzie gorzej. Naprawdę? Ej, no. Nie wierzycie we mnie? Spokojnie, ja sobie tak na razie tak lubię, ale będzie lepiej. Będzie lepiej. Dajcie czasu. Czasu do czasu fajnie jest pograć tak Minecraft. No, popatrzcie, ej, jak mega to już wygląda. Mamy domek, tu zejście do kopalni. Tutaj fajnie to odmurowane. Mega, tu jest. Tak. Mamy te pochodnie, nie? A? W ten sposób. Mega, mega fajnie to. Dziękuję wam. Dziękuję wam, że mega fajnie.
A, tak? To jest na tego kobla. Czy mi pęknie ten kilo? No. Popatrzcie. Super, super to wygląda. Ja się bardzo cieszę, że tak jest. No i moi drodzy, lepiej. Wojtek, lubisz grać Minecrafta? Oczywiście, że lubię. Maciek, dobiłem 140, nie mogę się doczekać Story Modes. Naprawdę? No właśnie, ja też. Ja też. Będziemy sobie grali, zrobimy maraton ze Story Mode'a Minecrafta. Niedługo wyjdzie, mam nadzieję. I pogramy. Tomek, łap łapkę, dzięki. Terrarię też, słuchajcie, nagrywam, także spokojnie. Więc chcecie już parę odcinków Terrarii jest. Kochani, jesteście zainteresowani Terrarią, to jak... Zapraszam. Kilof nam zaraz pęknie. Jeszcze? O, teraz. A będziemy sobie przepalać teraz te rzeczy, które uzbieraliśmy. Patrzcie, te cobblestone na karcie. Tutaj sobie odniesiemy to. To sobie jeszcze te kawałki. Bardzo i mamy stack kolejny bricksów, który możemy, słuchajcie, tutaj pożytkować. W ten sposób. Ej, no naprawdę fajnie jest to odpisowane. Nasza kopalnia tak będzie wyglądać. Przyczajajcie. Też trzeba tak zrobić. No, wszystko to. Tutaj widzicie, dodałem już trochę. Tu też schody są zrobione. Mega to wszystko wygląda. Jest dobrze. Jest dobrze, moi drodzy, a tymczasem Wika. Pozdrawiam, Kubiszona, ciebie też. I moi drodzy, dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków. Słuchajcie, mam nadzieję, że będzie 200 łapek w górę pod tym filmem. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, moi drodzy.